domene firmy Emanak mają zaszczyt zaprosić Państwa na wspólne powitanie Nowego Roku. Spotykamy się o godzinie 20:30 na parkingu przy restauracji Emanak. Bawić się będziemy przy muzyce, którą dla Państwa przygotował DJ Karzy. Patronatem medialnym otoczyło nas przytoczna info. Serdecznie Państwa zapraszam. Nagrody budowane przez Urząd Gminy Przytocznej. Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie. Proszę Państwa, lista życzenia jest jeszcze otwarta. Każdy może napisać życzenia na mieszkańców. Nieważne jakie, czy dobre, czy złe, byle się podpisał zawsze nazwiskiem. Środka Marysia będzie losowała nagrody, które stają na naszej scenie. No i mili Państwo, nie stójmy tak. Zapraszam na środek, zapraszam do kawałek. Weźmy przykład tych ludzi, którzy się teraz bawią. W naszych plakatach. Trzech z Państwa będziemy za chwileczkę mogli uszczęśliwić w tym nowym roku, niestety nie wszystkich. Także myślę, że nasze spotkania sylwestrowe staną się już naszą tradycją. Dlatego za rok proszę, abyście przychodzili Państwo
gotowymi życzeniami. Za chwileczkę rozlosujemy trzy wspaniałe nagrody ufundowane przez Urząd Gminy Przytocznej. Państwo przez cały czas tutaj składaliście życzenia i za chwileczkę trzy osoby tu, takie, które by jest chętne do tego, żeby wejść tutaj na scenę, które wylosuje te trzy osoby, które za chwileczkę, może nie za chwileczkę, ponieważ Państwo będziecie się tutaj bawić tak długo, jak tylko zechcecie, które za chwileczkę albo na kranem, Już mamy Marysię. Mamy Marysię. Ja poproszę strażaka o podanie koszyka. Szanowni Państwo, w tym koszyku są życzenia dla wszystkich mieszkańców gminy Przytoczna, które oczywiście wyskładaliście. I za chwileczkę tutaj to dziecko, które znam, jak masz na imię? Karolina za chwileczkę uszczęśliwi trzy osoby. A tymi nagrodami jest ekspres ciśnieniowy do kawy, krajalnica do chleba i maszynka do mielenia mięsa. Myślę, że każdy z Państwa będzie zadowolony. Karolina już losuje pierwszą osobę. Będzie to osoba z numerem 3. Życzenia piękne z Kolineczką. A tą szczęśliwą osobą jest... No nie wiem, zdrowia, szczęścia i pomyślności w nowym roku dla rodziny Kolasińskich życzą Aneta i Sebastian. Anetę i Sebastiana zapraszamy na scenę. Kto to jest Aneta i Sebastian? Zapraszamy ich na scenę, a Państwo bijecie oczywiście gorące brawa dla tych osób. Aneta i Sebastian wygrywają nagrodę numer 3, czyli krajalnicę do chleba. Mówią, że przyda się, bo nie mają. Nie mają, za chwileczkę losujemy kolejną nagrodę. Wam, kochani, dziękujemy. Jak widać, w Przytocznej warto składać życzenia. Nasza niejaka tutaj nazywa Andrzej. Zamieszamy mieście tych stołów, którzy przyszli pierwsi do nas. Wyciągniemy teraz na górę. No właśnie, bo przychodzili przed 23. Kolejne osoby. Proszę, szczęśliwego nowego roku życzy Piotr Jeskę! I kto teraz zrobi mu zdjęcie? Później! Piotra Jeskę zapraszamy! Wielkie brawa dla naszego... ...2011, nikt się nie podpisał, dlatego jeszcze raz losujemy, można zobaczyć, tak? Kartka nie jest podpisana, więc nie wiemy, komu dać nagrodę. Pani Machacz, do Pani, tak? No niestety kartka nie jest podpisana. Jeszcze raz losujemy, zamknij oczy. Zamieszamy. I szanowni Państwo, okazuje się, że mamy bardzo wielu gości spoza naszej gminy, którzy również zostali wylosowani. Dobrego nowego roku dla Przytocznej życzy Krzyś i Basia z Witnicy. Jest z nami Krzyś i Basia. Zapraszamy pana Krzysia, panią Basię. Nawet z Witnicy warto przyjeżdżać na powitanie nowego roku. Dokąd, kochani Basiu i Krzysztofie, do Przytocznej. Dokąd warto przyjeżdżać? Do Witnicy! W Witnicy nie macie takich wspaniałych nagród. My z Przytocznej jesteśmy bardzo gościnni. Losowanie oczywiście i ekspres do kawy jedzie do Witnicy. Witnica pozdrawia jaką miejscowość? Przytoczną z całego serca. I Warszawiaków. Jest z nami jeszcze Poznań. Niestety to była ostatnia nagroda dla naszych gości. Gorące brawa. Tym razem nasze nagrody trafiły do Witnicy, do Przytocznej i wcześniej do... Też do Przytocznej pani podpowiada. Szanowni Państwo, jeszcze raz życzę wszystkim Państwu szczęśliwego nowego roku. Dużo z Państwa życzyło nam zdrowia, więc wszystkim również zdrowia. A DJ-a naszego Kardeja prosimy o nutkę muzyki i bawimy się oczywiście tak długo, jak tylko Państwo wytrzymacie z nami tutaj. Pan Stanisław Wikanowicz tradycyjnie przygotował dla Państwa swoją specjalność, czyli dobitnego prosiaczka, którego częstuję przed sceną. I życzę Państwu udanej i szampańskiej zabawy.